Czas Adwentu jest czasem, w którym wspominamy Stary Testament. A w Starym Testamencie najważniejsze przesłanie wygłaszał i zapisał prorok Izajasz. W tym proroctwie jest kilka fragmentów, do których odwoływał się Pan Jezus, święty Jan Chrzciciel też. Taki najpiękniejszy tekst mówi o winnicy, którą założył gospodarz. Tym gospodarzem jest oczywiście Bóg, a winnicą jest naród wybrany na pagórku, którą to winnicę okopał, uprawiał, nawadniał, przycinał i oczekiwał, że winnica przyniesie bardzo dobry, błogosławiony owoc. Ale winnica była leniwa, może uparta, może niewdzięczna, nie przynosiła owocu. I ponieważ właściciel tę swoją troskę roztaczał nad winnicą przez dłuższy czas, w końcu uznał, że ta winnica nie nadaje się do jego opieki. Postanowił zburzyć mur i założyć nową winnicę. I to przesłanie też znamy z przypowieści Pana Jezusa o winnicy. Jest najbardziej typowe dla Adwentu, bowiem przypominamy sobie, że Bóg na różne sposoby przemawiał do ludzkości, wysyłał proroków, przez różne wydarzenia polityczne też starał się odwołać do jakiejś refleksji ludzkości. No i to odnosiło się przede wszystkim do narodu wybranego, ale odnosi się również i do nas, do Kościoła. I przez te różne czynności starał się wywołać w nas wiarę w Bożą opatrzność nad światem, która najbardziej wyraża się w Bożym Narodzeniu. Przed Bożym Narodzeniem na różny sposób się przygotowujemy do tych świąt, ale w naszych czasach święta stają się coraz bardziej świętami kulturowymi, a coraz mniej religijnymi. Zapominamy o tym, że jeśli są święta, to przede wszystkim powinny być sprawy Boże, sprawy wewnętrzne naszego stosunku do Pana Boga, więzi z Nim, pogłębiania tej więzi, jakiejś refleksji nad życiem moralnym, nad życiem społecznym, wspólnotowym, a dopiero dalej za tą refleksją powinna pójść przyjemność, uroczystość, radość, ucztowanie. Natomiast świat dzisiaj w kulturze bardziej kładzie nacisk na wydarzenia zewnętrzne. Na pasterkę chodzimy po to właśnie, aby przeżyć pewne wydarzenie kulturowe, aby były energicznie śpiewane kolędy, aby była piękna dekoracja szopki, aby był nastrój choinek. Potem w czasie Wigilii również chcielibyśmy, żeby było 12 potraw, żeby był stół dobrze zastawiony, sianko pod obrusem, ale obecni siadają przed telewizorem, patrzą w ekran, ze sobą niewiele rozmawiają, nawet czasami potrafią się uciszać, ponieważ bardziej interesuje ich to, co jest w programie telewizyjnym, niż to, co jest w nich i w nich, w własnym wnętrzu, ale w nich wobec siebie również. No i dlatego warto o tym pamiętać, że święta też są takim przeżyciem wspólnotowym, religijnym, kościelnym, we wspólnotach właśnie różnych domach pomocy, czy w różnych instytucjach, nawet zakładach pracy, po to, aby odnowić nadzieję, że Boże Narodzenie, które dokonało się w Betlejem, może dokonać się również w nas, w naszych sercach, w naszych sumieniach, w naszym życiu i zaowocować większą ilością dobra, życzliwości, miłości i tego wszystkiego, co charakteryzuje człowieka. W tydzień przed Bożym Narodzeniem i tak jak mówiłem, radujmy się, Pan jest blisko,
ale musimy też troszeczkę do Niego się też zbliżyć i starać zbliżyć. Każdy na swoją miarę, każdy na swoje możliwości i pielęgnować w sobie właśnie to światełko, które rozbłyśnie w pasterkę w noc Bożego Narodzenia. Pan z wami. I z twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.